Gościem Poranka wnet jest profesor Krzysztof Rybiński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Dolarowa kroplówka dla europejskich banków. Zwyżki na giełdach, słabszy dolar, mocniejsze eurobanki centralne ożywiły rynki finansowe. Co to wszystko oznacza? No, to oznacza, że weszliśmy w nową fazę kryzysu gospodarczego i banki centralne na całym świecie oceniły, że jeżeli nie pomogą bankom komercyjnym. To mogą się zdarzyć bardzo niepokojące sytuacje, no bo niektóre banki nie były w stanie po sensownej cenie pożyczać pieniędzy na rynku. Bank, żeby funkcjonować, musi sobie można sobie nawzajem pożyczać pieniądze. i Były banki, rozumiem, że we Włoszech, Hiszpanii, kto wie, czy niektóre francuskie, które nagle zaczęły mieć problemy z tym, że pożyczyć pieniądze. No i szczególnie dolary. No i w związku z tym wiele banków centralnych naraz podjęło decyzję, żeby dostarczyć, wprost wydrukować setki miliardów dolarów po raz kolejny i pożyczyć bankom, żeby mogły normalnie funkcjonować, ale to jest taka sytuacja, jak przypomnę, po opadku Lehman Brothers, gdzie też rynek zamarł. Gdyby nie taka akcja banków centralnych, wszystkich naraz to mielibyśmy dramatyczną, jeszcze głębszą recesję. To jest prawda. Natomiast tu jest określony czas działania tego całego nowego i rozumiem kryzysowego systemu. Trzy miesiące i co potem? No I potem będzie pewno kolejne trzy miesiące. To znaczy, dzisiaj. Nie widać żadnego sensownego scenariusza, sensownego politycznie realizowalnego scenariusza, który by ustabilizował sytuację. I ta, jak tylko to finansowanie, trzy no, miesiące znaczy, że po trzech miesiącach te banki muszą oddać banki komercyjne, bankom centralnym te pieniądze, a do tego czasu raczej sytuacja się nie ustabilizuje. Także czeka nas wielomiesięczna, wielokwartalna, a pewno i wieloletnia Silna ingerencja banków centralnych w rynki finansowe, bez precedensu w historii gospodarczej świata, bo jeszcze nigdy w historii świata nie wydrukowano takiej ilości dolarów, a ten proces przyspiesza na sile. Ale jak, jak i z czego ta ingerencja? Znaczy będzie cały czas drukowanie pieniędzy i co? I czy liczenie na co? Znaczy, miałem dwa dni temu takie spotkanie z moim sztabem wyborczym na Ząbkowskiej i podszedł do mnie młody człowiek powiedział, że ma dla mnie prezent. I zostałem miliarderem, bo on mi wręczył banknot o nominale 100 miliardów dolarów. Zimbabwe. I jeżeli się na. Czy jestem. Mam banknot o nominale 100 miliardów dolarów. Jeżeli to jest już kolekcjonerski, bo, bo, bo to, ta inflacja w Zimbabwe była parę lat temu, teraz jest niższa. Natomiast jeżeli będziemy ratowali świat przed recesją, na olbrzymią skalę drukiem pieniędzy, to jeszcze nie w tym roku, ale nie w przyszłym, ale za parę lat na skalę globalną czeka nas potężna inflacja, bo ludzie w końcu się wystraszą, że jak się tyle pieniędzy wydrukuje, no to relacja pieniądza do ilości towarów w gospodarce się zmieni, trzeba będzie mieć więcej towarów, mniej pieniędzy, a ucieczka od pieniędzy oznacza wielką inflację. Także są granice również dla banków centralnych takiej interwencji. My się do tej granicy powoli zbliżamy. Ale co jest tą granicą? E... No, nie, ma, nie można jest zdefiniować tak, że ona prawda, za 3 miesiące czy 5 bilionów dolarów, 5 tysięcy miliardów dolarów wydrukowanych, tego dzisiaj nikt nie wie, bo to są obszary, gdzie jeszcze nigdy się nie poruszaliśmy. Nie ma dzisiaj skutecznej metody ratowania świata przed kryzysem, bo trzeba by było normalnie albo po prawda, zwiększyć wydatki, obciąć podatki. No, ale tego zrobić nie można, bo to zrobiono była 3 lata temu i dzisiaj długi, dług publiczny jest potężny. W najbłatszych krajach świata przekracza dochód narodowy ponad 100%. 100%. Dochodu narodowego. Nie, więc nie można, polityka fiskalna nie zadziała. Stóp procentowych, które normalnie obniżano w takich momentach, obniżyć nie można, bo one są na poziomie zero w większości krajów. Więc banki centralne postanowiły, to chociaż drukujemy trochę pieniędzy, ale ludzie już się tak przestraszyli, że są tak duże długi, że te pieniądze można drukować, a ludzie i tak nie inwestują czy nie, nie, nie kupują. I ten druk pieniędzy przelewa się na rynki finansowe, powoduje skoki cen. Na, na, na początku polskiej transformacji, wtedy, kiedy inflacja była e, wielocyfrowa, trzycyfrowa inflacja była w, wtedy w Polsce, to nauka profesora Leszka Balcerowicza była prosta. Nie możemy drukować więcej pieniędzy, bo to e, jest, trzeba zmniejszyć, Ilość pieniędzy, i wtedy będzie wszystko w porządku. Taką doktrynę w skrócie mówiąc, stosowano w Polsce, a okazuje się, że świat stosuje skrajnie przeciwną politykę. Tak. Znaczy, dzisiaj jest potężne starcie dwóch nurtów ekonomii. I, i, I wygrywają na razie manipulatorzy. To znaczy, ja, ja, jako były bankier centralny, uważam, że banki centralne świata robią straszny błąd. To znaczy, wygrywa doktry, doktryna Keynes'a, który mówi, w takiej sytuacji trzeba zwiększyć wydatki, zmniejszyć podatki i jeszcze taki nurt monetaryzmu i zwiększyć podaż pieniądza, żeby ten pieniądz był łatwo dostępny, stopy procentowe zero. Ale to po prostu nie działa. To jest robione od trzech lat, i nie działa. Moim zdaniem powinniśmy przywrócić normalne funkcjonowanie rynków. Ale Rynek co... wyrzuci z rynku z, 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 słabsze firmy, urodzą się nowe, młode i normalny cykl koniunkturalny przywróci równowagę. No tak, ale wtedy będziemy mieli do czynienia z czymś, czego panicznie się boją wszyscy, którzy rządzą światem, czyli z wielkim kryzysem. Bo te firmy, które zbankrutują, to nie tylko to małe, średnie przedsiębiorstwa oczywiście, ale to też wielkie banki zbankrutują przy okazji. No więc, żeby banki zbankrutować nie powinny, trzeba im pomóc. Ale właśnie I, dlaczego i, i, im akurat pomagać? Bo nie bankierom, tylko nam samym. Tak? Dlatego, że jak to wszyscy siedzimy w studiu, to każdy z nas ma jakąś lokatę w banku. Czyli jak bank upadnie, to ta lokata nam przepadnie, prawda? Więc rządy nie mogą pozwolić na, na, na upadki banków, bo stracimy nasze oszczędności po prostu. Więc ba, natomiast jak się już tym bankom pomoże, bo po raz kolej, idzie kolejna fala pomocy bankom z naszych pieniędzy publicznych, jak się już bankom pomoże, to trzeba je podzielić, bo banki stały się tak potężne i tak duże, że są zagrożeniem dla demokracji nawet. Więc trzeba im ustabilizować sytuację, a potem je podzielić, żeby już żaden bank nie był tak duży, żeby bank rządził rządem, ma wielu Ale krajach. Jak tak można się jak można podzielić administracyjny, wielki bank, który tak. decyduje o tym, kto zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych, albo kto zostaje prezydentem Francji. To, czyli kto ma to podzielić tak naprawdę? No, ja rozumiem, że politycy, widząc do czego doprowadził ten ta, obecny system potężnej oligarchii finansowej w Stanach, ale też w Europie, Ci albo jacyś inni podejmą decyzję, żeby już nigdy żaden bankier, czy na książka 13 bankierów, przypomnę, że napisał tą książkę 13 bankierów, były główne ekonomista Funduszu Walutowego, czyli człowiek, który należał do oligarchii finansowej. Napisał książkę, gdzie krytykuje 13 wielkich banków amerykańskich i twierdzi, że to jest potężne zagrożenie dla demokracji. Ja się z tym zdaniem zgadzam i należy, bankom znowu trzeba będzie pomóc, bo jak nie, to wszyscy stracimy depozyty. W Polsce nie, bo mamy banki zdrowe, ale na Zachodzie, ale potem te banki trzeba będzie wyrzucić tych złych ludzi, którzy rządzą. W tych bankach od wielu lat, przyjąć nowych, lepszych, i banki podzielić, żeby były no, mniejsze. Tak to... jak dawniej było, 30, 40 lat temu tak było, było normalnie. Dzisiaj jest to system chory, który zagraża demokracji. No tak, ale to by, trzeba pomóc tym, którzy są, jakby przyczynili się do tego, że ten kryzys wygląda tak, jak wygląda. Czyli tak na dobrą sprawę odpowiedzialność się przenosi na tych, którzy właściwie już raz wydali pieniądze na te banki i teraz jeszcze raz muszą wydać pieniądze na te same banki. Pełna zgoda. To jest, to jest chory układ i chory system, bo doprowadziliśmy do sytuacji, w której bankierzy wiedzą, że ich banki są zbyt duże, żeby upaść i nikt na to nie pozwoli, więc grają taką grę. Idę grać w ruletkę, stawiam na czarne. Jak wygrywam, biorę zyski. Jak wypadnie czerwone. To straty ponosi podatnik, który wtedy będzie musiał ją uratować. I taką grę prowadzą od dwóch dekad mniej więcej. I takie, taką teraz grę prowadziły gry. banki, no właśnie, jeszcze nie koniec, bo dodrukowano kolejne pieniądze, więc jeszcze nie jest koniec tej gry. A do tego wszystkiego kryzys, kryzys w Grecji. Tam też banki najpierw sobie kupiły obligacje rządu greckiego, które były wyżej odprocentowane, czyli zarabiały pieniądze, a teraz mówią, a teraz Grecy są niewypłacalni, ale są niewypłacalni, bo płacili przedtem więcej. I teraz jeszcze raz mają dostać pieniądze, czyli podwójnie pieniądze za tą samą pożyczkę mają banki dostać, a dlaczego nie, przepraszam, ci, którzy biorą kredyty w bankach? Mam rację, to jest chore i tak być nie powinno, ale system w tej chwili jest taki, że nie da się... Uratować, uratować naszych depozytów, znaczy nie mówię naszych, no nie w Polsce, w Polsce mamy bezpieczny system bankowy, ale niemieckich, francuskich depozytariuszy czy włoskich, w taki sposób, żeby powiedzieć: nic nie robimy, zostawiamy banki samym sobie, niech rynek to wyczyści. No i wtedy mamy efekt domina, pada, pada setka banków największych w Europie i wtedy mamy naprawdę potężną depresję. Ale, Trzeba ale... to mądrze zrobić, po prostu, bo inaczej jak. Ale mądrze, dokładnie... czyli jak? To jeszcze raz powtórzę, nie ma dzisiaj innej drogi. Trzy lata temu zrobiono głupio, czyli dano bankom pieniądze i pozwolono, żeby się łączyły, i po, jak się porówna 2006 rok, czy 5 i dzisiaj, to dzisiaj banki są jeszcze większe, jeszcze potężniejsze i mają jeszcze większy wpływ na banki centralne, na rządy. Więc teraz naprawdę nie ma innej drogi, jak rządy muszą przejąć te banki. W wielu krajach, to się w ciągu najbliższego roku będzie działo, roku, dwóch, będą przejmowały banki i jako właściciele banków doprowadzą do porządku, czyli podzielą te banki, odsuną kasyna, prawda, Bo część banków ma takie kasyna w środku, gdzie spekuluje, wydzielą to, doprowadzą do normalnej struktury płac, że nie będzie tak, że bankier, który doprowadził do straty wielomiliardowej bierze w postaci premii 100 milionów dolarów rocznie. Tego już nie będzie, to zostanie wyczyszczone, ale zanim to się stanie, to jeszcze nas czeka ją yy, bardzo poważne turbulencje finansowe, które na chwilę zostały odłożone w czasie przez wczorajszą interwencję banków centralnych, ale to jest tylko na chwilę, na 2-3 miesiące. Ale to znaczy, czeka nas wielka nacjonalizacja banków w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, Wydaje mi się, że nie można wykluczyć, iż bardzo wiele banków znowu będzie częściowo przejętych przez rządy. Zresztą niektóre pozostały przejęte tak, bo nie wszystkie nie, z nie wszystkich akcji rząd wyszedł po tej operacji w roku 2000, 2008. Nieskutecznej operacji, Nieskutecznej. A, jedno, a jednocześnie to jest tak, następuje popatrzmy na Hiszpanię, popatrzmy na Włochy, następuje rodzaj pauperyzacji społeczeństwa. W Polsce też dostrzegalne. Diagnoza społeczna profesora Czapińskiego po raz pierwszy od kilkunastu lat pokazuje załamanie trendów i, i faktycznie bieda może zagrozić wielu ludziom. Tak, I teraz właśnie. do tych biednych ludzi, którzy płacą coraz wyższe rachunki, tak, za gaz, za energię, za paliwo, trzeba się zwrócić, żeby dodatkowy podatek od nich zabrać, prawda? Żeby te banki, nakarmić banki, nakarmić bestie i w jaki sposób ci ludzie mają biernie czekać, bo się no dobrze, oczywiście, bardzo chętnie pomożemy bankowi Paribas, prawda? No bo to w naszym interesie. Zgadzam się, że jest to sytuacja absolutnie chora, nieakceptowalna, ale w sposób bardzo sprytny przez 30 lat bankowa oligarchia finansowa doprowadziła do tej sytuacji. Czyli przekonywali, w cudzysłowie przekupywali ludzi, którzy tworzyli prawo, żeby uchwalać takie prawo, które by pozwalało bankom rosnąć do absurdalnych rozmiarów i prowadzić coraz bardziej absurdalne inwestycje. I dzisiaj te banki są tak wielkie, że, że bankierzy wiedzą, że rządy nie pozwolą tym bankom upaść. No ale I pan, to jest sytuacja absurdalna. No ale pan mówi w, w cudzysłowie przekup, przekupywali. Dlaczego w cudzysłowie? Po prostu przekupywali. Robili wielkie konferencje, płacili wielkie honoraria za występy w takich konferencjach. Pewno miał pan okazję też brać udział. Ja również jako dziennikarz brałem udział. No wtedy mówiono same hymny pochwalne na, na temat ustroju, mówiono o końcu historii i tak dalej i tak dalej. Był słynny Konsensus waszyngtoński, prawda, że trzeba wszystko zliberalizować, otworzyć rynki, że jak dużo kapitału napływa, to jest dobrze. Okazało się, że to wcale nie jest dobrze i minęło 20-20 parę lat i ludzie mówią dokładnie odwrotnie niż wtedy wcale nie trzeba. Ci sami ludzie. Ci, no ci sami ludzie. Tak, I to jest w ogóle, no to mamy do czynienia z wielką manipulacją, tak na dobrą sprawę. Manipulacja kojarzy się z tym, że ktoś czy grupa ludzi w krótkim czasie przeprowadziła jakąś operację, a tutaj mieliśmy taki proces rozłożony w czasie przez, przez dwie, trzy dekady, pięknie opisany w kilku książkach, które się niedawno ukazały, gdzie, gdzie stopniowo, krok po kroku, rozmontowywano skuteczny system kontroli nad bankami. I w pewnym momencie te banki wymknęły się spod kontroli, zaczęły rosnąć, inwestować bezsensownie, brały nasze depozyty, Europejczyków inwestowały te pieniądze w sposób absurdalny, niezgodny ze zdrowym rozsądkiem. Po co? Po to tylko, żeby w danym kwartale mieć wielki zysk, żeby prezes i zarząd tego banku mogły sobie z tego zysku wypłacić wielkie bonusy. A potem, oczywiście, jak były straty, no to już te straty pokrywa podatnik. I ten system dalej trwa. Dlatego trzeba dzisiaj zaprojektować mechanizm wyjścia z tego chorego układu, gdzie oligarchia finansowa niszczy demokrację i szkodzi ludziom tak, żebyśmy za dwie dekady nie mieli jeszcze większego, większego kryzysu. We Wrocławiu jest wielkie spotkanie ministrów finansów przyjeżdża do Wrocławia sekretarz de, którego departamentu skarbu Amerykański Sekretarz Geister, tak. i tam i tam i